Cześć moi drodzy, to taki bardzo szybki i niedługi odcinek rozpoczynający naszą przygodę z braćmi wampirami. Jeśli chodzi o naszego Cassiana, tak jeśli ktoś z Was oglądał niekończącą się opowieść, to była tam postać, która również miała imię Cassian, książę Cassian. Już tak do końca też nie pamiętam, co tam z księciem Cassianem było, ale on chyba występował w pierwszej części niekończącej się opowieści i bardzo mi się to imię spodobało. A ponieważ była to postać pozytywna, no więc przypadła naszemu Cassianowi, Thornowi, wampirowi pozytywnemu, tak, który chce być dobrym wampirem. I cóż on musi tutaj, tak Cassian, gdzie ty leziesz? Użyj komputera, aby poszukać informacji o wampirach i osiągnij trzeci poziom wampirologii. A więc dobrze, zaczniemy od szukania informacji o wampirach. A teraz przejdźmy do Doriana, który to Dorian, jak już wspominałam, imię ma po Dorianie Greyu, tego od portretu, tak? I no cóż, no nie jest to super ekstra pozytywna postać, ale nie przesadzajmy, nie przesadzajmy, nie jest też tak znowu strasznie negatywny. Wkrocz na ścieżkę wampiryzmu, to już mamy osiągnięte, również mamy użyć komputera i czytać encyklopedię. Mamy niestety tylko jeden komputer, więc na razie używa go Cassian. Zobaczymy, co też Cassian znajdzie, a ty, Dorian, spójrzmy, czego ci trzeba. Generalnie niczego. W sumie mógłbyś trochę pomedytować. Gdzie ty jesteś? Cały czas siedzisz tu w piwnicy. Dobrze. Nie, nie możesz medytować, bo przed chwilą spałeś. No więc dobrze, stój w tej piwnicy. Whatever. Spójrzmy. Osiągnij trzeci poziom wampirologii. Czy możemy już kupić książkę? Nie możemy jeszcze. Jeszcze nie możemy, moi drodzy. Ale on już się znudził. Dobrze, on już się znudził siedzeniem przy książkach. Teraz może pogadać z bratem. No dobrze, niech tak będzie, niech tak będzie. Niestety, żeby wyjść z piwnicy, trzeba wyjść na słońce. Tak jest ten dom dziwnie zbudowany. Na razie nie będę tego zmieniać. Zobaczymy, co będzie później. Pogadajcie sobie, chłopaki, troszeczkę. Słuchaj, co ty robiłeś przez ostatnie stulecia? A, wiesz co, byłem tu i tam, spotkałem tego i tamtego, lub nawet tą i tamtą. Tą i tamtą, mówisz, braciszku, a coś może więcej? Cóż ja ci mogę więcej powiedzieć? No, sporo ich było, więc właściwie niewiele pamiętam. Tak, tak, Dorian jest kobieciarzem. Co może nie wynika z jego simowej postawy, ponieważ romantykiem jest Cassian. Dorian nim nie jest, ale to właśnie Dorian tutaj, wiecie, łapie szybkie numerki i tak dalej. Cassian jest raczej wiernym simem. No dobrze, słuchajcie, chłopaki, może w jakiś wampirzy sparring, co? Trochę wam wzrosną umiejętności, które jest godzina 14. Czekamy na zachód słońca. Wiecie co, ja tu w ogóle spotkałam jak dotychczas tylko trzy wampiry w tej całej... Będziecie sparingować na zewnątrz w pełnym słońcu? Serio? To taki wyższy poziom. To no spoko, okej, niech będzie. Zobaczymy, który wygram. A macie dużo energii, to wiecie. Cassian czy Dorian? Dorian czy Cassian? Na kogo stawiacie, słuchajcie? Kurczę, no ja na Doriana, ja zawsze lubiłam tych mrocznych bohaterów, ale coś mi się wydaje, że Cassian jednak wygrał. Cassian, stary, dajesz radę. Nie, bo on ma chyba wyższy poziom, nie? No dobra, wracajcie do środka, bo się pospalacie, chłopaki. Dorian, weź tutaj, proszę cię, teraz ty sekrety wampirów poznaj na komputerze. A ty, Cassian, co będziesz robił? Co będziesz robił? Będziesz oglądał telewizję? No dobrze, niech będzie. Pooglądaj sobie trochę TV. W ogóle wiesz co, mój drogi? No kurczę, my na razie nie mamy dla ciebie tak naprawdę niczego do jedzenia. Chodzi mi o to. Nie masz wiedzy, żeby zrobić sobie te pakiety plazmy. Nie masz jeszcze owoców. Owoce dopiero wyrosną za ohoho jeszcze trochę, bo one dosyć długo wyrastają. To nie jest tak od razu. Nie wiem, co ty będziesz jadł przez najbliższe dni.
Mam nadzieję, że zaraz dostaniemy jakieś pakiety plazmy, wiecie, tak w ramach wspomagania młodych wampirów. No wiecie, oni generalnie młodymi wampirami to już dawno nie są, ale no cóż. O, możemy kupić księgi wampiryzmu. Okej, dobrze, to kupujemy. Kupujemy i wiecie co, też by wypadało znaleźć chłopakom jakieś zajęcie, jakąś pracę. Jakąś pracę, bo my tu się długo nie utrzymamy. No, Kasjan raczej jest takim, wiecie, gościem odpowiedzialnym, tak? Odpowiedzialnym simem, odpowiedzialnym wampirem. W związku z czym każemy mu znaleźć pracę. No, Dorianowi też by wypadało coś znaleźć, ale on, wiecie, on jest raczej taki... No, on by raczej coś ukradł prędzej niż uczciwie zarobił. No, coś wymyślimy. No i co możemy... Możemy mu kazać być detektywem, co mu nawet pasuje. Autorem. On w sumie chyba ma coś do autora. Pasującego. Jak mi się ziewło. Późno już. Tajny agent. Słuchajcie, wampir, tajny agent. Wampir, tajny agent. To by było super. No nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, słuchajcie, nie wiem. Się zastanawiam. Nie, dobra, niech będzie autor. Niech będzie autor, a Dorian będzie tajnym agentem. Nie wiem dlaczego, ale mi to do niego pasuje. Nie miałam jeszcze Sima tajnego agenta. Serio, nie miałam. To teraz będę miała. Okej. I takie są ich kariery. Przynajmniej na ten moment, bo to się może jeszcze zmienić. I to zmienić zapewne wielokrotnie. Odblokowana księga wampiryzmu. I to nie tylko odblokowana, ale nawet kupiona. Machnę ją tutaj o na stół. I który tam ma... czytaj encyklopedię. No dobrze, Dorian. To czytaj encyklopedię. Dobrze, kurczę, czemu ja dwóch nie kupiłam? Chłopaki by mogli sobie jednocześnie czytać, ale spoko. Osiągnij trzeci poziom wampiryzmu. Co ty jeszcze możesz zrobić? No dobrze, to pomedytuj, może trochę wzrośniesz. Nikt nas nie przyszedł odwiedzić. To jest smutne. Nikt nas nie przyszedł przywitać w sąsiedztwie. Smutne to. Naprawdę. Się zastanawiam, tu ktoś mieszka? Chyba nie. Tu chyba nikt nie mieszka. Ale gdzieś tu ktoś mieszka. Czekajcie. Tylko właśnie nie wiem gdzie. To znaczy tak, na pewno tutaj, tak? Ale tu w którymś z tych domków mieszka też rodzina wampirza, tylko ja nie wiem w którym. Odwiedź rezydencję. Odwiedzimy, słuchajcie. Co nam szkodzi? Dorian, jeszcze tam dobrze. No najwyżej skończysz czytać później. I tak, tak, odwiedziliśmy. O, tak, wiecie co, musicie szybko tutaj zapukać, bo się znowu spalicie. Tutaj w tym mieście miało szybciej zapadać zmierzch, a tu jakoś tak, szczerze mówiąc, chyba nie za bardzo. O, dobra. Cześć, witajcie. O, słuchajcie, zagramy sobie. Dołącz do gry, dołącz do gry. A ty tutaj, o proszę, jest piękna kobieta, to ją poderwij, przyjaźnie ją powitaj. Mieliście zagrać razem. O, tak, witajcie, to jest moja siostra. Cześć, miło was poznać oboje. O, a jednak ona woli, słuchajcie, tego. No dobrze. Przyjaźnie ją przywitaj i zaproś do gry w szachy. Jeszcze nie byłam tu u nich w domu, zwiedzimy sobie. Tu jest salon, jadalnia i kuchnia, łazienka, a na górze, jak się domyślam, sypialnie. No ładnie. Fajna chałupka, słuchajcie. Naprawdę całkiem przyjemna. I tu na górze też jest jakiś pokój, taki pokój bez pokoju. No spoko, taki wampirza chałupka. Podoba mi się.
Cassian, jak widzicie, postanowił sobie pograć, tak? Oszuście ty. Ty jednak nie jesteś, słuchaj, taki dobry. Ty oszuście mały. Dorian obserwuje. Dorian, weź tutaj, pręż muskuły. Ty masz muskuły. Poznaj ją, tak. Wiesz co, no ty też, ty jesteś miłym człowiekiem, to pogadaj trochę o ulubionych autorach i... O, poproś ją o wampirze szkolenie, słuchajcie, to jest świetny pomysł. A ty możesz poprosić jego, bo on też jest wampirzem chyba mistrzem, więc możemy skorzystać, jak już tu ich odwiedziliśmy, to dlaczego już by nie? Ona jest towarzyska. Miło wiedzieć, miło wiedzieć. Jak ty w ogóle masz na imię, laseczko? No bo nie wiem. Nie wiem, jak ona ma na imię. Poczekajcie, zaraz sprawdzę. Lilith! A, to jest Lilith. Okej, to jest Lilith. Wow. A, to jest Caleb. Tak, zapomniałam, jak on się nazywa przez chwilę. W ogóle strasznie fajny sim. Bardzo mi się podoba. To nie jest w typie Doriana, co prawda. Chociaż... Nie. O, Wladivus do nas dzwoni. Pragnienie. O, pragnienie mnie nie zabije. No dobrze wiedzieć, dobrze wiedzieć. To co, dostałeś te, tak? Dobrze, cieszę się. Dorian jeszcze nie dostał, ale Dorianowi to chyba nie przeszkadza. Dorian, poczytaj sobie. A ty tutaj proszę. O, ona cię poszkoli trochę. Jak tam? Masz 3 punkty mocy, a Dorian też. Czy coś możemy już kupić za te 3 punkty? Chyba tak. Gdzie ja sama nie wiem, czego ja bym tak naprawdę sobie dla chłopaków życzyła. A może uzbierajmy najpierw troszeczkę więcej tych punktów. I pod koniec odcinka może im dodamy jakieś moce. Nie wiem w sumie. Pozbierajmy troszeczkę tych punktów. Dorian, czytasz? No tak, Dorian czyta. Czyta i zdobywa wiedzę. Za chwileczkę osiągnie chyba 3 poziom. Albo 2 w jego przypadku. Nie, 3. Dobrze. Super. 3 poziom wampirologii. Ale jeszcze mu nie zaliczyło przeczytania encyklopedii. To musisz przeczytać ją całą, tak? Kurde, to ty się, chłopie, zanudzisz. No ale dobra, czytaj. Póki możesz, to czytaj. A ty chcesz też osiągnąć 3 poziom. No to będziesz musiał sobie z nimi tutaj pogadać o wampirach. Popisuj się mocami. Czemu nie, słuchaj? Tutaj przed tą przystojną wampirzycą też możesz się trochę... O, nie możesz. Ojej, no co ty taki niezadowolony? Popisuj się też przed nią mocami. Dorian, widzę, czyta. Twardo. O, patrzcie, a ona jest pobudzona. Ciekawe, czy ty, Cassian, tak na nią działasz. Cassian jest romantykiem, ale kurczę, ja nie wiem, czy to Dorian nie powinien mieć cechy romantyk. Nie wiem, moi drodzy. Może ja Dorianowi dałam złe cechy. Tak się teraz nad tym poważnie zastanawiam. To jest Cassian, a Dorian... No jest towarzyski, jest śmiały, ale jest też wredny. No i szybko się uczy, co jest jego... taką fajną cechą, która nam się przyda, ale ja bym go jednak romantykiem chyba zrobiła zamiast śmiałym, wiecie? Nie wiem, muszę się jeszcze nad tym zastanowić. Może mu zmienię cechę. Albo dodam jakoś. Nie wiem. Zobaczymy. Dobrze, czy to by się zaliczyło? Zaliczyło się, słuchajcie. 4 poziom chcesz osiągnąć, wziąć udział w szkoleniu i zostać niższym wampirem. To się wszystko da zrobić. Proszę cię bardzo, wampir nie może ci dać szkolenia. A dlaczego? Przepraszam, mogę sprawdzić. Poczekać muszę. No dobrze, a czy ona może cię podszkolić teraz zamiast niego? Bo ona cię jeszcze nie szkoliła. Teraz zobaczymy. Nie może. Nie może, zmęczyłeś się, nie możesz się poszkolić. No trudno. Cassian, ile ty masz punktów? Też masz 4. Równo się rozwijacie, chłopaki. Spoko luz. Dołącz do gry, pograj z nią, rozwiń trochę sobie logikę, a ty ćwicz. No słuchajcie, musicie mieć jakieś umiejętności, moi drodzy. Jakieś umiejętności. Tak, jeśli chodzi o Doriana, to on się robi głodny.
Ja bym tu coś upolowała, słuchajcie. O, tu jest jakaś kobieta. Pij plazmę. Zachłannie. Masz fajną fryzurę, laska. I fajny kolor skóry. Myślę, że Dorian będzie zachwycony. A ty, no niestety. Ty będziesz musiał się pożywiać pakietami plazmy. I powiem ci szczerze, mój drogi, że musisz jak najszybciej zdobyć więcej wiedzy, ponieważ, no... Zanim uda nam się kupić, znaczy kupić, tfu, wyhodować roślinę, to trochę czasu minie. Analizuj. Dobrze, przeczytaj. Teraz nie przy kobiecie może, ale dobrze. Dorian, czy ty... przepraszam, bo zgapiłam. Dorian się nie napił. Ale on chyba po prostu zapomniał. Nie tyle ona mu odmówiła, co on zapomniał. Spoko. Chyba, że może tu idzie jakiś smaczniejszy kąsek gdzieś. Co? O, czekaj. Tu widzę coś. Kogoś. Jakąś lasencję. O. Ciekawa. Jadwiga sosna. Pij plazmę. Tato, możesz zostawić. Nie pij plazmę. No, kurde. Chyba już się za nią zabrał. No dobra, trudno. Lepiej, żebyś się też nie przejadał. Ten tu się robi głodny. Dobrze, skończysz partyjkę. I chciałabym, żebyście w sumie wracali. Ty umięśniona jesteś, ty. Ty. A ty ją poznaj może jeszcze, co? Bo ja bym chciała wiedzieć, jakie ona ma cechy. Co możemy ją zapytać? Poznaj. Nie wiem, czy ty możesz ją poznać w czasie uczenia się. Mam nadzieję, że tak. Dorian się napił, Dorian jest zadowolony. No dobrze, to się chwali. Słuchajcie, to jest odcinek wprowadzający. Ja chcę tutaj troszeczkę chwilę chłopakom, wiecie, porozwijać te takie początkowe umiejętności. A właściwa rozgrywka zacznie się tak naprawdę od kolejnego odcinka. Bo szykuję tu dla chłopaków takie małe zawirowanie życiowe. Ale to zobaczycie jeszcze. Oni jeszcze się nie spodziewają, co się wydarzy. W szczególności Dorian się nie spodziewa. Co będziecie robić? Popisuj się mocami. Dobrze, popisuj. Chcę ci poprawić umiejętności, więc jak najbardziej. A czy on się już może szkolić? Więcej opcji wampir. O, może go już szkolić, okej. A Cassian się dowiedział, że może być nietoperzem. Spoko. Cassian, co ty robisz? Przeczytaj encyklopedię. Znaczy, ja wiem, że ty czytasz encyklopedię, tylko właściwie mnie interesuje, czy ci jeszcze dużo zostało. Dobrze, niech on osiągnie, o właśnie. Niech on osiągnie ten brakujący jeden punkt, a potem niech się zajmie naszą drogą Lili. Miej pięciu przyjaciół. Proszę, a kogo ty już masz tu za przyjaciela? To szybki jesteś w ogóle. Lili jest twoją przyjaciółką. Proszę, jak szybko. No i oczywiście brat jest jego przyjacielem. Kaleb jeszcze nie, ale myślę, że to jest kwestia czasu. Tak sobie myślę, że możecie pogadać. Pogadajcie sobie z Kalebem. Pochwal mu dom. Czy my się czegoś, przepraszam, dowiedzieliśmy o niej? Bo ja oczywiście jak zwykle przegapiłam. Aha, ona jest kreatywna, czyli ona jest tak. Kreatywna. A my znamy jeszcze jakąś jej cechę, tylko pewnie Dorian zna. Towarzyska. Kreatywna i towarzyska. Okej. Kreatywna i towarzyska. No myślę, ojoj. Co, ty się z Kalebem nie dogadujesz? Tak to zabrzmiało, jakbyście się nie dogadywali, słuchajcie. No dobra. Chłopaki? Znaczy chłopaki, Dorian. Dorian ma już 5 punktów, a Cassian ma tylko 4 punkty. No i Dorian chyba będzie potężniejszym wampirem, tak coś mi się wydaje. Ale mogę się mylić, słuchajcie, to jeszcze nie jest rozstrzygnięte. Dobrze,
O, Dorian, co czytasz? Postanowiłeś tutaj zwędzić i poczytać. Co to jest? Czekajcie, czekajcie. Seria przypadków. To jakaś tajemnicza opowieść. Spoko. O Lukasie Darku. Jeno Luz. Słuchaj, no fajni sąsiedzi, nie? Fajni. Ale chyba już czas wracać do domu, tak sobie myślę. No ja też tak myślę, że chyba już najwyższa pora. Pierwsza w nocy jest. Jeszcze trochę czasu minie, zanim drzewka nam tutaj urosną, więc no nie ma się co, słuchajcie, spieszyć do domu. No ale tu i tak z niczego nie skorzystamy raczej, bo oni tu nie mają niczego. Nie nakarmią nas, na to nie ma co liczyć. Ojejku, słuchajcie, tu pająk chodzi po tej pajęczynie, ja nie wiedziałam, ale to jest fajne. Obejrzyj, pożycz sobie, ale jazda. A, jaki pająk, o kurde, ale czad. Nie, serio, nie wiedziałam, że tutaj przy tych pajęczynach są pająki, ale to jest świetne. Uwielbiam takie pierdoły w Simsach. Jak pamiętacie, w trójce jak chodzili na piknik, to tam chodziły te mrówki po kocu. To było też super. Takie pierdołki, ale to jest takie słodkie. Ojejku, a czemu ty jesteś wredny dla brata? Nie krzyczeć na siebie. Wracamy do domu. Za długo już tu zabawiliśmy. Poza tym podrywasz moją kobietę. Jaką kobietę? No Lilith. Lilith nie jest twoją kobietą. Czym ty bredzisz? Już ci po prostu odbija. Idziemy do domu. Tak, słuchajcie, no między braćmi nie jest super, hiper i genialnie. Oni będą się kłócić, ponieważ mają zupełnie inne charaktery. No mam nadzieję, że nie popadną, wiecie, w jakiś taki totalny, w taką totalną nienawiść wobec siebie, bo tego bym w sumie nie chciała. No ale zobaczymy, zobaczymy. Nie można mieć pewności, słuchajcie. Tak, nasz biedny Kasjan jest głodny i no cóż, no ja go nakarmię, ale jak wiecie te, znaczy jak wiecie, nie wiem czy wiecie, ale ja już wiem, niestety te pakiety plazmy, one nie są zbyt pożywne, to nie jest to samo co wyssać porządnie Sima, wiecie, ja mu każę jeszcze trochę poczytać, widzę, że Dorian poszedł spać. Dobrze, niech on sobie tam śpi, gdzie śpi na tej kanapie. Bo widzicie, tutaj wampirzej energii mu dosyć brakuje. Ja mu tutaj coś wykupię. Zobaczmy, co możemy kupić. Możemy kupić wykrywanie osobowości. Postać nietoperza. Halucynacje. Wieczyste zaproszenie. Podstawy okultyzmu. Wiecie co? No mamy 5. Tak. 5 punktów. No więc wykrywanie osobowości i wieczyste zaproszenie. Te dwie rzeczy mu na razie wykupię. A jeśli chodzi o Kasjana, mamy 4 punkty. Może ja nie będę wykupować tych samych rzeczy im, chociaż czasami bym chciała. Czasami bym chciała, no to mu na pewno wykupię, bo to jest fajne. I może podstawowy okultyzm mu wykupię. Okej, dobra. Kasjan, ty sobie czytasz, tak? Tylko żeby cię tutaj dzień nie zastał. Nie wiem, czemu nie wszedłeś i nie usiadłeś gdzieś w domu. A, pewnie brat ci zajął. Weź tu usiądź. Nie wiem, usiądzie chyba. Dobrze. Dorian, ja wiem, że ty jesteś w sumie już dosyć zmęczony, ale tu powinny być jeszcze jakieś pierdołki do wykopania. A póki jest noc, to ja bym cię bardzo, bardzo prosiła, żebyś ty to zrobił. Nie wiem, słuchajcie, gdzieś tu na pewno coś jest. O tak, tu jest drzewo, ale jeszcze nie daje owoców. Na te owoce będzie trzeba poczekać i to pewnie dosyć długo. Ale tak, no właśnie, tu są 3 skałki. Więc zapraszam, zapraszam. Zapraszam do kopania. Coś może zdobędziemy. Tu jest tojad. Nie wiem, co ten tojad robi, słuchajcie. On podobno coś robi, ale ja jeszcze nie doszłam do tego, co. Mam nadzieję, że do tego dojdziemy.
Tu widzę, że jest więcej. Jeszcze, cała masa skałek, słuchajcie, cała masa. Nie mamy nawet tego. Nie mamy już miejsca. Szkoda, że ta grota nigdzie nie prowadzi. Ja tak strasznie lubię te simowe, wiecie, przejścia w jakieś dziwne miejsca. Dobrze, Kasjan. Kasjan, przeczytałeś? Przemiany ryb i żab. No właśnie, tak właśnie chciałam, żebyś tego się dowiedział. I póki jeszcze trwa noc, co już chyba nie za długo będzie trwało, to ja cię zapraszam tu nad jeziorko i ty idź na ryby, mój drogi. Dorian kopie. Zobaczmy, co wykopie. Na razie mamy skamieliny, nawet dwie. Dobrze, to wydobądź je od razu. Znaczy wydobądź, no wydobędziesz je dopiero później. Cały czas mi brakuje, chyba w dwójce było to przenoszenie czynności. A mogliby to uaktualnić i wprowadzić taką możliwość. Bo czasami coś się ustawi nie w takiej kolejności, jakbyśmy chcieli i fajnie byłoby móc to przesunąć, no ale nie wiem, może mam za duże wymagania. No ale jeżeli w dwójce tak było, to dlaczego nie w kolejnej części? W trójce chyba już się tak nie dało. Nie pamiętam. Kasjan, czy ty już już tutaj? Kto tu chodzi? Kto tu chodzi? Kim ty jesteś? Czy ty jesteś kobietą, czy mężczyzną, wampirem, czy człowiekiem? Pokaż się. Pokaż się, to jest mężczyzna. Chyba człowiek. Aczkolwiek pewności nie mam. Bo i skąd? Bo i skąd? Dobrze, Dorian. Nie, to Kasjan jest. Przepraszam, to jest Kasjan. Kasjan biegnie. O, jaki straszny. Kasjan biegnie łowić ryby. A Dorian. Tak. Muszę go tu pilnować, tego naszego Kasjana, bo zaraz mu powie, że wiecie, nie ma wystarczających umiejętności, żeby łowić w tym miejscu. No i będzie kicha. Więc ja mu tutaj każę kilkakrotnie. Mam nadzieję, że nas nie spali słońce, jak wyjdzie. A Dorian, tak. Dorian wykopał kapsułę. Hurra! Fajnie, kop dalej. Słuchajcie, no trzeba tu jakoś tak zdobywać, nie? Wiecie, pieniądze i inne. Co prawda, chłopaki, właśnie, o której wy idziecie do pracy? O, bo oni tak tutaj nocnie sobie, a ty, mój drogi, za chwilę do roboty idziesz. Ajajajajaj. Dobra, to wiesz co, to ty tam wykopiesz i wracaj do domu, zrobisz sobie szybką medytację, to, której idziesz o 11, to ty jeszcze możesz chwilę połowić i sobie po prostu ładnie, grzecznie pośpisz. O 11 to spoko. Skamieniałe jajo? No luz. Tak, jeszcze jedna rzecz i wracasz do domu. Jeszcze jedną rzecz wykop. Fajnie by było, żebyś to pootwierał, bo to jest też, delikatnie mówiąc, lekka wkurzające, chciałam powiedzieć. O! No tak, 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 spotkałeś nietoperze. Dorian biegnie do domu i zaczyna pracę za godzinę. Dorian, skakuj tu. Chcesz się wykąpać? No tak, bo śmierdzisz, ale energii. No dobrze, no się wykąp. Okej, okay, wykąp się i chwila. Jak się wykąpiesz, to zrób mroczną medytację, a potem sobie pójdziesz do pracy. Kasjan, bo słońce wstaje, pospiesz się. Już ci dużo, dużo czasu nie zostało, a też jesteś osłabiony. Złowiłeś coś już w ogóle? Kasjan, złowiłeś coś? Nic nie złowiłeś, ten gnojku mały ty. A nie, on jeszcze jest w całkiem niezłym stanie. Ale dobrze by było, żeby coś złowił. Żab tu nie widzę. Widzieliście tu w ogóle żaby w tej okolicy? Bo ja chyba nie. Złowiłbyś coś. No tak, dobrze myślisz. Wstaje słońce. Musisz się trochę pospieszyć. I bardziej postarać. Coś tu mi pokazało? Aha. Czosnek? A nie. Czosnek, tak. Nie, słuchajcie, chcę wiedzieć, co robi to jad, bo tego jeszcze nie wiem. Może wystarczy doczytać. No, siódma. Ciekawe, o której wstaje słońce. Dorian? Dorian, co robisz? Idziesz. Idziesz do pracy. A, właśnie wstało. Słuchajcie, wstało słońce.
Niestety, nie uda nam się złowić ryby. Trudno, może następnej nocy. Wracamy do domu i to szybko. I to szybko, mój drogi. Mówię ci po prostu, wiesz, pędem. Pędem, pędem, pędem. Do chałupy. Chyba. Och, dobrze. Postanowił, słuchajcie, iść spać do trumny. No i coś się dzieje w ruinach. No świetnie, Kaleb, tylko że jest dzień, tak? Dzień. A my nie mamy immunitetu na słońce, niestety, więc my zostajemy w trumnach. Chociaż jak widzicie, Dorian jest w pracy. Dobrze, moi drodzy, w związku z tym, że jest noc, a właściwie dzień, i Cassian poszedł spać, chociaż ma chyba pracę za 3 godziny, ale myślę, że do tego czasu zdąży się do pewnego stopnia wyspać, chociaż będzie głodny. Nic, skażemy mu jak wstanie. Nie, dobra, to za chwilę jemu każę wypić sobie tutaj pakiecik. A tymczasem ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku i do zobaczenia. I słuchajcie, ja się nie mogę doczekać po prostu, bo w życiu chłopaków wydarzy się coś, czego absolutnie się nie spodziewają i wywróci ich wampirze życie do góry nogami, do góry kłami. Po prostu masakra, masakra, moi drodzy. Okej, trzymajcie się, do zobaczenia i pa, pa.